Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Not So Berry i powiem wam, że tak jak wam mówiłam, to ma być taka seria pół na pół, więc troszkę w międzyczasie grałam tutaj z Malwiną, ale nie za dużo, bo przyznam szczerze, nie miałam po prostu czasu, ani czasu nagrywać za dużo w ostatnim tygodniu, ani tym bardziej grać sama dla siebie. Tak więc powiem wam pokrótce, co się ostatnio u Malwiny działo. Chodziła oczywiście do pracy, trochę tam się poprawiła w tej pracy i jak wiecie, ona miała poznać swojego męża w pracy i myślałam, że będzie to Don Lotario, ale pisaliście mi, że on ma cechę nieangażujący się i że nawet jeżeli go uwiedziemy, to później on będzie nas zdradzał. A ostatnio Malwina, gdzie ty polazłaś? Chodź tutaj, pokaż, albo mówiliście, że gadka na podryw dobra nie jest. To coś innego. Rozmawiaj o zainteresowaniach. I ostatnio poszłam z Malwiną jakoś do baru. Stwierdziłam, że może kogoś fajnego spotkam i tam mi się udało spotkać właśnie... Dlaczego ty się wróciłeś? Czy ty, Malwina, do niego idziesz? Tak. Udało mi się spotkać takiego Piotra. On był troszkę bardziej przypałowo ubrany, więc ja go tak troszkę przebrałam. Wiecie, że w tej serii nie używam zbyt wielu modów, więc w ogóle męskich modów nie miałam. Więc ma cały strój z gry, włosy takie już miał. Oczy mu tylko chyba zmieniałam na brązowe i wydaje mi się, że całkiem niezły jest. Jest on, zaraz wam powiem, czy to jest młody dorosły, czy dorosły, bo nawet nie wiem. Młody dorosły, ale Malwina to też młoda dorosła, więc fajnie. Poznajmy go. I pochwalmy go szczerze. Pisaliście też mi w komentarzach pod tym pierwszym odcinkiem, w którym wam pokazywałam Malwinę, jej domek i ogólnie opowiadałam o zasadach tej serii, że Malwina się wam nie podoba, że powinna schudnąć, że twarz też nie taka super ładna, ale powiem wam szczerze, że... Co to się dzieje? To jest chyba kosmita. Piotr Mazur jest kosmitą, przebranie wydawało się doskonałe. Ja nawet na to nie zwróciłam uwagi, słuchajcie, w kasie, w ogóle. Ani na jego cechy, ani na to, że jest kosmitą, przecież tam powinno się to pokazać. No nic, powiem wam, że to całkiem ciekawe, gdyby on był kosmitą. Nie wiem, czy bym chciała, bo potem będą w sumie kosmiczne dzieci, ale jakoś... Byłoby chyba śmiesznie. No ale wracając do Malwiny, pisaliście, że ona wam się nie podoba, ale ja specjalnie chciałam taką nieidealną simkę i nie będę jej raczej zmieniać, bo pisaliście, że nos nieładny, że tak mówię, za gruba i tak dalej, ale ja chciałam właśnie taką simkę i taką bym chciała sobie po prostu grać. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, że ona nie jest jakoś tak, wiecie, idealna. Rozmawiaj o dziwnym ciśnieniu atmosferycznym. Oni tutaj sobie gadają, widzę Bellę Ćwir i widzę też właśnie tutaj, o tutaj Dona. On nie jest zły ani zazdrosny, bo... No bo w sumie nie byliśmy z nim jakoś tak, wiecie, żeby być. Po prostu go tam zagadywaliśmy w pracy. Wydaje mi się, że ten Piotr jest przystojniejszy. To po pierwsze, a po drugie w sumie sama nie wiem, jakie on ma cechy. Czy już jakieś cechy mu się tutaj ukazały. Zaraz sobie sprawdzimy. Piotr nieangażujący się. No słuchajcie, co za pech. No nie. No już nie wiem, ale nawet mi się spodobał. Może się w nas zakocha i mu to przejdzie? Nie wiem w sumie w tej sytuacji. No ciężka sprawa, ciężka. Dobra, wiecie co, ja tutaj w tłumie, w kawiarni wypatrzyłam jeszcze takiego mężczyznę. Też całkiem przystojny, tego tutaj. Ma na imię Sergio Romeo, nazywa się imię Sergio, nazwisko Romeo. I tutaj jak sprawdziłam w MC Command Center, jest to młody dorosły, nie ma męża i tak. Więc może do tego uderzymy, zobaczymy kim on jest, może wreszcie nam się trafi jakiś ułożony mężczyzna, normalny, pragnący mieć rodzinę, a nie jakiegoś tam, wiecie, nieangażującego się. Zapytaj o zawód. Malwina dowiedziała się, że Sergio pracuje jako kontroler jakości w miejscu o nazwie Studio Deszczowy Dzień. Okej, więc gadajmy z nim dalej. Poznajmy go, zobaczymy jakie ty masz cechy, Sergio. Może wreszcie jakieś normalne. Co się stało? Musicie siedzieć tyłem do siebie. Może byś tutaj usiadła, usiądź i rozmawiaj. Nie cierpi dzieci. Matko Malwina, nie ma prawdziwych mężczyzn już na tym świecie takich dobrych, co by chcieli rodzinę i to, a ten, słuchajcie, ten mąż żaden, guru techniki, operator pomocy technicznej, może z tym, słuchajcie, może tego pozna, przyjazne powitanie, no, Malwina, naprawdę ciężko jest w tych czasach znaleźć mężczyznę, co by się chciał zaangażować i lubiłby dzieci, może ten.
Gadałam z nim dłuższą chwilę i nie dowiedziałam się o żadnej jego kolejnej, żadnej jego kolejnej cechy nie poznała, bo nie było poznaj. Teraz cej się siku, więc jeszcze tutaj poleci szybko siku do tej łazienki w tym barze. I będziemy wracać do domu, bo jest już naprawdę, naprawdę Malwina padnięta. Mamy niedzielę, Malwina wyspana, wykąpana, w miarę najedzona. I tutaj chciałabym do nas zaprosić Puffy, czyli tego pieska, którego w pierwszym odcinku tutaj Malwina gdzieś jako pierwszego chyba spotkała, kto się tylko wprowadziła. I powiem wam, że nie zamierzałam tam mieć żadnego zwierzaka, ale jakoś tak mi się on wydał słodki. Też pisaliście, żeby tego pieska tutaj przygarnąć. Pomyślałam, że to taki znak, że skoro po prostu to był pierwszy zwierzak, jaki zobaczyłam, to niech Malwina go sobie może weźmie. Tutaj kupiłam miskę, bo myślałam, że te przybłędki sobie będą przychodziły i jadły, ale wcale tak nie było. Więc podejdźmy i przytulmy. Chodź, Malwina. Poznaj. Jest po prostu piękny. Nie wiem, jaka to jest rasa. W każdym razie pogłaskajmy. Damy przysmak, czy nie mamy więcej? Mamy opieka. Wyprowadź, weź na smycz. Ale jak to zrobić, żeby go do nas tutaj przygarnąć? Może tutaj damy do tej karmy, do tej miseczki trochę karmy, żeby sobie... O. Wiecie co, nie wiem jak to zrobić, żeby on był po prostu, żeby kliknąć, ale wiem, że mogę zrobić po prostu tak, dodaj do rodziny i już jest naszym pieskiem, Puffy. Tylko nie mam tutaj tego moda, słuchajcie, na sterowanie pieskiem, więc być może go sobie dogram następnym razem, a jak nie, to po prostu zostanie tak jak jest. Tak, na pewno nie mam? No niestety nie mam. Może miskę to przyniesiemy gdzieś, bo ja wiem, tutaj. I proszę, przyszła go uspokoić. I pomyślałam sobie właśnie, że może zrobimy sobie tak, podróżuj. I zabierzemy sobie Puffy oraz tego Akirę. I tu jest taki park dla piesków i tutaj się właśnie we trójkę spotkamy. Jesteśmy na miejscu i mamy oczywiście Akirę. Nie mogłam się powstrzymać i zmieniłam mu tę fryzurkę. Zdradźmy mu sekret. Oj, zobaczcie, ile zwierzaków tutaj się pałęta. I tak, może by nasz piesek tutaj się pobawił, tylko czy on będzie sam chciał się pobawić? Każ użyć zwierzakowi o imieniu Puffy. A my byśmy może w szachy pograli, czy co? Tutaj jakiś nasz pan zagaduje naszego psiaka, słuchajcie, i minusy rosną. Ale ten pisek tak jakoś dostojnie drepta. Okej. Zachęca pieska do przechodzenia. I tak, i piesek się skusił. Może jeszcze przez to? Biegnij przez tor przeszkód ze zwierzakiem o imieniu Puffy. Może tak to zrobimy. Co tutaj było? Pierwszy raz to widzę. Gdy zwierzak zrobi coś nie tak, Łaciata Akademia Przebiegu Aktywnego Łapa traktuje to jako błąd. Może to dotyczyć takich sytuacji jak ociąganie się, nieprawidłowe przeskoczenie przez przeszkodę. Dziwne. Więc cały tor zwiedza, tego się nie spodziewałam. Tam sobie klaszczą, widzę przy szachach. Nie chcę, boi się tego. To spróbuj go może uspokoić, nie da się. O, jeden błąd był. Ale generalnie dobrze mu szło. A teraz szukamy naszego partnera. Gdzie on jest? Czy on się przypadkiem nie ulotnił? Stoi tutaj i czeka. Nieźle, ale może być lepiej. Puffy pokonała tor w czasie 32 minuty, popełniając jeden błąd. Nieźle. Zawołaj grupę. Malwina tutaj zrobiła hot dogi, oczywiście tofu. A czy dla pieska nie będzie porcji? Piesek śpi. Dobra, to wy sobie pogadajcie. Ładna para. I z tego, co podejrzałam w kasie, nie będzie z nim problemów, ponieważ on jest chyba właśnie zazdrosny, flirciarski. O, to flirciarski to nie wiem, czy dobrze. Co tam się dzieje? I jeszcze jakiś taki w miarę okej, okay, więc chyba nie będzie z tym problemu. Mam nadzieję przynajmniej, że nie będzie nas zdradzał ani nic w tym rodzaju. A, nie jest flirciarski, tylko romantyk. O, także może nie będzie tak źle. Zobaczymy. Może klikniemy sobie tutaj jeszcze, żebyśmy zrobili sobie zdjęcie z...
Akirą właśnie i musimy wracać, bo Puffy coś taka nieswoja. Nie wiem, czy też głodna, czy co. Może zaraz jej damy jakiś przysmak. Tylko najpierw ta fota i w ogóle sobie zdałam sprawę, że my nie mamy wanny, tylko prysznic z domu. Najwyżej zrobimy sobie taką na dworze małą wannę dla naszego psiaka. Zobaczymy. Fotka. No uroczo wyszliście, uroczo. Miło będzie to powiesić gdzieś tam, wiecie, nad kominkiem czy co. Znaczy w sumie nie mamy kominka, to co ja gadam, ale gdzieś w sypialni czy co. Moim zdaniem ładnie teraz wygląda z tą fryzurką Akira, więc myślę, że się jakoś to ułoży. Sobie to może schowamy do wyposażenia. Możemy? Tak, możemy. A ten przysmaczek miałaś dać, to daj. Dobra, schowaj sobie to jedzonko i wracamy do naszego domu, bo jutro oczywiście Malwina idzie do pracy, więc musi się trochę wyspać. Zobaczcie, co robi nasz piesek. Stał przy kranie, słodko. Malwina już kończy posiłek, czyli znowu lody. Ona bez przerwy tylko je te lody. I chcę zabrać... O, czemu nie odkliknęło mi się? Chciałam wziąć na smycz, żebyśmy właśnie poszli na jakiś spacer. Opieka nad zwierzakiem, wyprowadź. Może krótki spacer. Dobra, krótki spacer był bardzo krótki, więc jeszcze wybrałam się trochę z Malwiną pobiegać. Wiadomo, nie możemy jej też tak zapuścić, wiecie, fez. Bo ciągle je tylko jakieś słodycze, a zero ruchu. Także troszkę sobie pobiegają. Ale ogólnie to zaraz wracamy do domu, bo Malwina, pokaż mi się, za ile ty czasu idziesz do pracy? Za 2 godzinki. Więc... O, i tutaj właśnie z tą się nie lubi, słuchajcie, to jest dobra rzecz, zaraz wam pokażę. Tylko Malwina, już wracaj do domu, bo ona ma mieć w aspiracji coś takiego, że ma ją nie lubić dwoje simów. I nie lubi już ją jeden sim, i to była właśnie ta kobietka, która przed chwilą szła. Bo jakoś przy okazji tutaj przyszła pod nasz dom i po prostu się z nią pokłóciłam. Jesteśmy już w pracy, słuchajcie, mamy rachunki 840, szok, a nawet nie mamy tyle pieniędzy. Musimy jak najszybciej dorwać męża, żeby nam trochę pomagał, wiecie, w pracy. Pracuj nad wynalazkiem o nazwie Ciągobrotor, więc będziemy nad tym pracować. Ogólnie Malwina ostatnio zrobiła 2 takie, więc możemy je sprzedać. To też zawsze będzie troszkę kaski do przodu. O nie, zapomniałam te hot dogi do lodówki włożyć. O nie, teraz zobaczyłam. Także to możemy sobie w sumie sprzedać i to będzie za 200 simoleonów. Więc zawsze coś tam, a tak naprawdę to leży zbędne nam w domu. I tutaj mamy też ten miotacz. Albo poczekajcie, jeden sobie tylko sprzedamy, bo nie wiadomo, może się przydać jeszcze. Tutaj oczywiście nasz, jak on nam się nazywa, zapomniałam, robot nam tutaj pomaga w tym. Okej, mamy gotowe. I czy będziemy mieli, żeby to włączyć, czy nie będziemy mieli? Wynajdź miotacz sim promieni. Dobra, to sobie schowamy do Malwiny, a tu sobie zrobimy pracę nad wynalazkiem miotacz. Aha, tu musimy mieć jakiś kryształ do tego. A tutaj mamy jeszcze analizować kryształ. Analizuj kolekcję, może literalit może być. Pogadali. To idź teraz pracować nad tym, ponieważ chcemy tą karierę oczywiście rozwinąć, ponieważ jak wiecie, w zasadach jest, aby rozwinąć całą tę karierę oczywiście naukowca i też mieć wypełnioną aspiracje, wcielenie złośliwości oczywiście oraz maksymalnie złośliwość, maksymalnie logikę. I kolekcję pierwiastków pełną mieć uzbieraną. Okej, zakończyliśmy już kolejny dzień pracy. Ja tutaj z nią trochę popracowałam. Wspaniale dziś pracowała i awansowała. Teraz będzie pracowała jako młodsza majsterkowiczka. Będzie teraz zarabiała dodatkowe 7 simoleonów na godzinę, otrzymując w sumie 39 na godzinę. Bonus 256, lampa stołowa, latający spodek, nowe ubrania i najbliższa zmiana wtorek 10. Super, na pewno nam się przydadzą dodatkowe pieniądze, bo jak wiecie, bieda. Zobaczcie, jak słodko wróciła Malwina z pracy. Tutaj na zatrzymaniu zobaczyłam, że się wita swoim pieskiem. No przerozkosznie. Także co tutaj jeszcze zrobimy? Pogłaszczemy może. Czy w misce jest jedzonko? Chyba coś jest. Oj nie, jednak nie ma. To napełnijmy miskę i zawołajmy Puffy na jedzenie. Ty też jesteś głodna. Zapłaciła swoją dzienną ratę. Kredytu już mało co zostało. Taka brudna jesteś?
O matko, to musisz wziąć sobie prysznic. Czy chcesz przyjść na chwilę do jego domu? Chcę, ale jesteś taka brudna. Tarasy Zen 701. No zobaczymy, jak tam u ciebie. Jesteśmy. Nie wiem, czy możemy się u ciebie wykąpać. Skorzystaj i... No dobra. Tutaj kim oni są? Mam nadzieję, że ty mnie nie oszukałeś, chłopie, i ty nie masz tego. Żadnej żony nie masz. To są twoi współlokatorzy chyba. Trochę szkoda, wiecie, że... Czy ja takie mieszkanie widziałam w ogóle? Słuchajcie, chyba... Chyba nie. Dziwne. W każdym razie szybko się wysikaj i może się wykąp. Jakbyś mogła tak szybciutko. No dobra, no ale gdzieś się musisz wykąpać. Gdzieś się ona musi wykąpać. Nie drzyj się. Może jest zazdrosna o tego, wiecie, Akirę. To może zjemy coś na szybko, krakersy. Tylko żeby znowu nas nikt nie ochrzanił, wiecie, że pocujemy nie w swoim domu. I nie wiem, czy dokończyłam, że szkoda, że nie ma on nie miała swojego domu, bo tak to gdyby się do nas wprowadził, to by cały jego majątek przyszedł do nas. A tak to chyba nic, nic, wiecie, nie przyniesie ze sobą. No szkoda, ale zawsze tam, wiecie, jakąś wypłatę przyniesie czy coś. Pochwalmy go szczerze. Poznajmy i zapytajmy go, jak minął jego dzień. Nasz minął całkiem spoko w pracy, dostaliśmy awans, możesz mu o tym Malwina opowiedzieć. I ostatnio już tam coś go podrywałam delikatnie, o, wtul się. Już tutaj flirty odchodzą, słuchajcie, jakimś barabara ktoś tutaj myślał, więc może uwodzicielska poza. O proszę, jak go kusi swoim ciałkiem. Pierwszy pocałunek? No, w sumie spróbujmy. Chyba będzie coś z tego. Nie, chyba woli posprzątać, słuchajcie, no nie. Coś ty taki niedostępny też znowu, no. Będzie? Rozmawiaj. Jeszcze raz wam kliknę, jeszcze raz, kochani, no. Co wyście tacy jacyś... O. Sweet. Sweet, dobrze. Coś jeszcze sobie damy tutaj. Poślij pocałunek. Ach, pięknie. Pocałunek w szyję może. Szepcz uwodzicielsko. Spróbuj uwieść. I... Poproś o zostanie chłopakiem, słuchajcie. Może się skusi. Spoko, chętnie, więc okej. Uroczo, uroczo. Został właśnie chłopakiem z Simki Malwina. No i dobrze, no i dobrze. Wrócimy sobie już do domu, nie ma co przeciągać, jest późno. Jutro Malwina znowu idzie do pracy, oczywiście. Także pa, pa Akira, jeszcze się spotkamy na pewno w tym tygodniu. Słuchajcie, Malwina sobie śpi, to oczywiście twarz utonęła w poduszkach. Świeci się światło, bo piesek tutaj nam stoi i śpiesku spać może najlepiej, bo Malwina się musi wyspać rano, jeszcze z tobą wyjdzie może na spacer i pójdzie następny dzień do pracy. Także to by było w dzisiejszym odcinku tyle. Ja znowu z nią troszkę w międzyczasie pogram. O, wstała się wykąpać, to jeszcze ją zobaczymy. Co tam piesku byś chciał? Przytulić cię jeszcze czy coś? Daj przysmak. To już po kąpieli. Oj, no, no nie, no nie. Weź szybki prysznic może, albo pomyśl pod prysznicem. O, zobaczymy, co jest do awansu potrzebne. 6 przełomów naukowych. To akurat pomyśl pod prysznicem. Piękna ta Puffy, naprawdę piękna. No i w przyszłym odcinku może już zrobimy sobie jakieś tam dalsze części miłości Akiry właśnie i Malwiny, bo przydałby się ten mąż, żeby nam wspomagał budżet domowy. No i oczywiście Dzidziusia musimy sobie zrobić. Tu będzie oczywiście kiedyś w przyszłości pokój dziecka, tylko tu na razie postawiłam tę tabliczkę na te jej pierwiastki. Tutaj mamy oksypin. Tylko co, tutaj już chyba mamy jeden. To już jest chyba... nieważne w takim razie. Ja już się z wami żegnam, dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie i pa, pa!